Zobaczymy, co tam będzie ciekawego w środku. Posilę się moim nowym nabytkiem. Sprawiłem sobie taki uchwyt do mikrofonu, żebym był dobrze słyszany i żebym mógł tutaj coś tam ponagrywać, bo mam dosyć sporo planów co do nagrywania jakichś tam odcinków a propos jakichś aukcji samochodowych, jakichś takich rzeczy, bo porobiłem trochę nagrań i będę chciał wam po prostu pokazać. Dobra. Tutaj, żeby to otworzyć, musimy przeciąć trochę tych folii. Tu, jak widać, folia jest cała, więc mam pewność, że nikt się tym wcześniej przede mną nie bawił. Czyli jest to tylko i wyłącznie tutaj moja decyzja, że otwieram te głośniki. Nikt wcześniej za mnie tej decyzji nie podejmował, więc muszę się chwilę z nimi tu pomęczyć. Nie wiem, jak otworzyć. Jakieś tutaj mają zawleczki. Zobaczymy, co to będzie. Wiecie, jedną ręką to tak trochę licho, ale poświęcę się. Dobra. Teraz otwieramy z tej strony. Tu jest kolejna folia. Przecinamy. Ostre cięcie. Taki nożyk wziąłem. I cóż tu mamy? Cóż tu mamy? To do góry nogami jest. Teraz to wrócę. Tu jest jakiś opis. Opis, co jest w pudełku. Że jest głośnik, głośnik lewy, głośnik prawy, kabel łączący. Jest pokazane, jak połączyć głośniki między sobą, podać zasilanie. No i tutaj, jak w kolejnym etapie, do jakiego wyjścia podłączyć się. Podejrzewam, że do zielonego. Tu jest napisane, że można inne urządzenia podłączyć, telefon, tablet, można podłączyć jakąś konsolę też na kable takie starego typu. No i włączamy zasilanie i hula. Proste, proste. Myślę, że tutaj jakby stopień skomplikowania jest zerowy, dlatego że no, co tu może być trudnego? Teraz tworzę pudełko. No jak zwykle ładnie zapakowane, widać, że to nie jest jakieś dziadostwo. Tylko jakaś dobra chińska produkcja, jakiś kabelek, jest to kabelek zwykły, że tu mamy kabelek, jakieś papiery, których nie będę czytał, wybaczcie mi, głośnik jeden, to jest ten główny sterujący, bo ma te wszystkie pokrętełka, takie temaciki, drugi głośnik satelita, bo jest tylko sam głośnik. Dobra. Wywalimy ten karton na boki, bo to niepotrzebne. Elegancko. Zobaczcie, jakie uszy zrobili, żeby wyjąć z kartonu, żeby się nie męczył.